Cześć, witam Was na kanale Videoblog Tech i chcę dzisiaj dla Was przetestować w zasadzie już przetestowałem, ale opowiedzieć o niej i podsumować opaskę dla osób aktywnych, ale nie tylko. Od filmy MyChronos model Z Fit 4, czy jak to tam się wymawia. Zapraszam. ostatnimi czasy wszelkie gadżety dla osób aktywnych, które biegają, pływają, skaczą, grają, latają i tak dalej, są bardzo aktywne, są bardzo popularne właśnie dla tych aktywnych osób. Można za ich pomocą sprawdzić nasze tętno, sprawdzić ile przebiegliśmy kilometrów, ile przeszliśmy, ile przespacerowaliśmy, przejechaliśmy na rowerze. I tak dalej, i tak dalej. Elektronika jest wszędobryska i wciska się w każdą gałąź i w każdą chwilę naszego życia, aczkolwiek ta elektronika, która nam pomaga, na przykład właśnie w treningach, jest In plus. Dużo osób biega ze smartwatchami, ze smartbandami, i na ich podstawie wrzuca i zaśmieca mi moją stronę na Facebooku informacją, ile to dzisiaj przebiegli. Moi drodzy, ta opaska jest dosyć tanim akcesorium. Takim podstawowym, rzekłbym dla osób, które zaczynają swoją przygodę ze sportem, bądź też już trenują, ale zaczynają przygodę z elektronicznymi gadżetami, które mają pomóc im właśnie w utrzymaniu nie wiem, formy, czy też wprowadzają statystyk, ile dziennie na przykład przebiegli, przeszli, czy też przejechali na, na rowerach. Micronos przysłało mi w styczniu Tą opaskę do testów. Z tego co pamiętam, mamy koniec marca. Długo ją testowałem ponad dwa miesiące nosiłem ją, ją na własnym przegubie, żeby sprawdzić, jak faktycznie działa i e, co nam to daje. Ja nie jestem jakimś trybem osoby, która aktywnie uprawia sport. Lubię oczywiście pływać. Czasami wybiorę się z rodziną na basen, ale generalnie jest to takie bardziej okazjonalne casualowe, jak czasami granie na komputerze. Więc postanowiłem, że ją długo ponoszę i zobaczę, jak będzie się sprawowała troszeczkę w innych aspektach niż tylko pokazywanie dystansu i tego typu rzeczy. Podsumowanie będzie na końcu. Opowiem Wam o niej parę słów, ale na początek chciałem opowiedzieć o samej tej właśnie opasce. Dostępna jest w kilku kolorach. Można ją nabyć w różnych kolorach. Chyba jest pięć dostępnych z tego, co pamiętam, włącznie z wersją biało dla kobiet, bądź też dla Facetów, którzy lubią akurat taki, a nie inny kolor. Wymiary przybliżone 45 na 15 x 9 mm. Wyświetlacz TFT dotykowy o rozdzielczości 160x64 piksele. Od spodu mamy złącze do podłączenia naszej ładowarki. Niestety Smart Band, inteligentna opaska, nie posiada ta konkretnie, nie posiada. Czujnika pulsometru, czyli nie zmierzy naszego tętna, ale ma za to kilka innych ciekawych funkcji. Komunikuje się za pomocą standardu Bluetooth 4.0 BLE. Posiada wbudowany mikroakumulator o pojemności 80 mAh. Ładuje się z mojej autopsji, mogę Wam powiedzieć, że około półtorej godziny. Używając e, szybkiej ładowarki, chociaż e, nie wiem, czy to ma znaczenie, bo. Opaska nie obsługuje technologii szybkiego ładowania i według producenta wytrzymuje do 5 dni aktywności bez ładowania. Posiada również wbudowaną pamięć, niestety nie znalazłam informacji o jej pojemności. W każdym razie, według producenta wystarcza na 7 dni zapisywania naszej aktywności, ale o tym też będzie na końcu. Z ciekawych funkcji posiada wbudowany akcelerometr i potrafi pracować to już nie funkcja, tylko warunki od minus 20 do plus 40 stopni Celsjusza i ma normę odporności IP67. Co za tym idzie, możemy ją lekko zamoczyć. Natomiast, żeby sparować ją z naszym smartfonem, potrzebuje zainstalowanego na smartfonie Androida wersji 5.0 lub wyższej, bądź też iOSa w wersji 8, bądź też wyższej. Jakie funkcje? Oprócz zegarka, który się wyświetla na Ekranie oczywiście i reaguje na podniesienie ręki. Normalnie wykaże się dosyć szybko, ale jak podniesiemy naszą rękę do oczu, to potrzebuje około jednej lub dwóch sekundy, żeby się aktywować, wykryć ten ruch i pokazać nam godzinę. Możemy też zmieniać wygląd naszych tarcz. Mamy w standardzie kilka przygotowanych przez producenta zapisanych w pamięci tego właśnie. Urządzenia. Posiada powiadomienia SMS, posiada powiadomienia e-mail i informacje, kto do nas dzwoni w danym momencie. Z funkcji sportowych bardziej posiada krokomierz, licznik spalonych kalorii i przebyty dystans dniowy. Można również za pomocą tego smartbanda sterować muzyką naszego smartfona oraz jego aparatem. Posiada również funkcję odszukiwania smartfona, jakbyśmy go gdzieś zapodzieli i nie wiedzieli. Nie mogli go znaleźć przed wyjściem z domu i powiadamia nas, jeżeli wyjdziemy z zasięgu smartfona, to jest około 10 metrów. Bądź też jak nam ktoś go buchnie, na przykład w knajpie, przy stoliku i będzie z nim uciekał. W sensie oddali się powyżej 10 metrów, wiecie o co chodzi. Pokazuje również pogodę na podstawie danych pobranych z internetu za pomocą naszego smartfona. Ma wbudowany stopper i posiada monitor snu. Jest to chyba najbardziej przydatna, przynajmniej dla mnie, informacja. Możecie zobaczyć, ile ostatnimi czasy sypiam, oprócz ostatniego weekendu, gdzie pierwszy raz od kilku miesięcy udało mi się wyspać i spałem powyżej 9 godzin chyba. A tak to no cóż, mój sen pozostawia troszeczkę do życzenia i pewnie każdy z lekarzy by się chwycił za głowę, ale póki co odpukać nie mam jeszcze problemów i ja obym ich nie miał. W komplecie ze smartbandem dostajemy dosyć grubą instrukcję obsługi. nie sugerujcie się, nie ma tylu funkcji, ona jest po prostu napisana w kilku różnych językach. Dostajemy kabel USB do ładowania z jednej strony, USB normalne 2.0, a z drugiej strony micro USB. I dostajemy taką przystawkę do naszego ładowania, którą za pomocą magnesu przyczepiamy, o widzicie, jak ładnie chwyta, do tyłu naszego smartbanda, i tutaj wpinamy kabel USB, bądź też ten dołączony, bądź też z naszej stacjonarnej ładowarki naszego smartfona. No chyba, że mamy iPhone'a. Na początku wspomniałem, że można go dostać, kupić w różnych kolorach. I też muszę wspomnieć, że można bezproblemowo wymienić paski, jakby nam się znudził kolor, w którym go kupimy. Możemy sobie dokupić paski i też wymienić tak zwana funkcja customizacji naszego smartbanda. Podczas tych dwóch miesięcy testów nie udało mi się zerwać tego paska. Trzyma solidnie, jest wykonany z gumy, natomiast cały smartband wykonany jest z plastiku. Nie jest rozbieralny, nie udało mi się go rozebrać i chyba nie chciałbym go zepsuć, bo gdzieś tam w środku na pewno są uszczerki, skoro posiada normę odporności IP67. Sterujemy nim za pomocą oprogramowania, które pobieramy ze sklepu, odpowiednio sklepu Play, bądź też sklepu Apple Store. Nie wiedzieć czemu oprogramowanie wymaga od nas włączenia czujnika GPS. Sam smartband nie potrzebuje do pracy włączonego GPS-a naszego smartfona. Sam też nie posiada GPS-a, ale oprogramowanie posiada. Coś w tym musi być. Dodatkowo oprogramowanie, oczywiście po synchronizacji naszego smartbanda z naszym oprogramowaniem, w telefonie, możemy prowadzić statystyki naszych wojaży, podróży, biegów, spalonych kalorii, długości snu. Możemy również skonfigurować nasz smartband za pomocą funkcji menu. W tym oprogramowaniu można też zmienić tarcze zdanie. Tego smartwatcha, nie tylko wybrać ze samego, nie smartwatcha, tylko smartbanda, nie tylko wybrać ze sma, samego smartbanda preinstalowane, ale również można z oprogramowania to zrobić zdalnie. Możemy ustawiać sobie. Gole, czyli takie cele, że na przykład dziennie chcemy spalić tyle i tyle kalorii, że chcemy przespać tyle i tyle godzin. Oczywiście czujnik snu również można ustawić nie tylko kładąc się do łóżka, włączając go ręcznie, że już właśnie zaczynamy usypiać, też będziemy się wybierali do spania, ale można też zaprogramować urządzenie, że na przykład codziennie o 23 wieczorem włączy się tryb snu, jeżeli mamy taką stałą porę, o której kładziemy się do łóżka i wyłączy się na przykład też o zadanej porze, na przykład po 6, czy 7, czy 8 godzinach. Nosiłem go długo i mam kilka opinii na temat tego smartbanda. Po pierwsze, może zacznę od plusów, będzie szybciej. Naprawdę fajny smartband w tej cenie. Około 150 zł, w zależności od sklepu, link pod filmem w opisie znajdziecie. Możecie kupić to Urządzenie. I jak na tą kwotę uważam, że jest to całkiem dobry wybór, jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę ze sportem, bądź też zaczyna bawić się tego typu gadżetami i chce zobaczyć, jak to po prostu działa przy codziennym użytkowaniu. Na plus, też należy zaliczyć wodoodporność w pewnym zakresie. Można go zachlapać, wsadzić rękę do wanny przez przypadek, czy gdzieś tam i nic mu się nie stanie. Aczkolwiek odradzam pływanie w tym smartbandzie, ponieważ on nie jest odporny na długotrwałe przebywanie w zanurzeniu. Dobra jakość wykonania, nie urwał mi się pasek, nie odczepił mi się pasek, nic nie zepsułem, obudowa pękła, wyświetlacz nie pękł chociaż kilka razy nim przyfaranzoliłem w obudowę komputera, jak montowałem zestawy. Gdzieś tam się też przecierał i nie ma żadnych rys na ekranie, także na wyświetlaczu, także myślę, że odporność na zarysowania jest również na dosyć dobrym poziomie. Fajna funkcja sterowania na przykład robieniem zdjęć z naszego smartfona bądź też z sterowania odtwarzaczem muzyki. Się to przydaje, chowamy smartfona do kieszeni, a propos odtwarzania muzyki, nie robienia zdjęć i można za pomocą smartbanda przewijać te utwory, cofać, wybierać i jest to na pewno bardzo wygodne i przyjemne. Panie Natomiast co do minusów, producent deklaruje, że bateria akumulator trzyma w tym smartbandzie około 5 dni. Muszę to zweryfikować po dwumiesięcznym użytkowaniu. Powiem wam, że średnia trzymania akumulator to jest od 2 do 3 dni. Więcej nie da rady. Eee, ładuje się tak jak mówiłem, około 1,5 godziny, więc w miarę przyzwoitości aczkolwiek zawsze wyładowywał mi się na wieczór. Ja chciałem już na noc w sumie ja chciałem iść się już położyć i czasami się zdarzało tak, że nie mogłem włączyć czujnika snu, a na tym najbardziej mi zależało. Z ładowaniem jest problem, moi drodzy. Znaczy nie problem, bo ładować ładuje bez problemu, ale z tą przystawką jest ona niezbyt dobrze przemyślana i co prawda magnes łapie bezproblemowo do tego smartbanda smart i bardzo szybko łapie, jak widzieliście, jak widzicie zresztą i dosyć dobrze trzyma teoretycznie, ponieważ praktycznie wystarczy na milimetr czy gdzieś tam przesunąć tą ładowarkę po naszym smartbandzie i już traci kontakt z, z naszym urządzeniem i przestaje ładować. Najgorsze jest to, że na wyświetlaczu nie widzimy, bo on się wygasza. Czy ładuje, czy stracił kontakt, a sam smartband nas o tym niestety nie informuje. Informuje nas dopiero jak zaczyna się wyładowywać. Druga kwestia Pamięć. Procent deklaruje, że około 7 dni potrafi zapisywać naszą aktywność. Stwierdzam, że niestety jest to nieprawda. Maksymalnie po jakichś 2,5 do 3 dni zaczyna krzyczeć komunikatem, że brakuje mu już pamięci. Chyba, że ja aż tak bardzo aktywny tutaj u siebie w firmie, w studiu, w serwisie jestem, że po prostu nabijam mu tych kilometrów czy też nie wiem kalorii i faktycznie brakuje mu pamięci. Trzecia kwestia, aktualizacja oprogramowania. O ile na początku, zaraz po tym, jak otrzymałem ten smartband, nie było żadnych problemów z synchronizacją, z oprogramowaniem, wszystko działało jak należy. Podczas tych dwóch miesięcy testowania tego smartbanda doszło kilka aktualizacji nie tylko oprogramowania na nasz smartfon. Ale też oprogramowania samego wewnętrznego smartbanda. I ostatnia aktualizacja, nie wiem, nie pamiętam dokładnie czy ostatnia, czy przedostatnia, ale która z ostatnich aktualizacji tak zamuliła synchronizację, że jak wcześniej synchronizacja trwała 10 do 15 sekund, tak teraz aktualnie sama synchronizacja trwa około 1,5 minuty. Ja nie wiem co on tyle, jakich danych przesyła, ale jest to naprawdę o wiele za długo. Także dochodzę do wniosku, że te aktualizacje raczej hmm, psują współpracę i efektywność tej pracy oraz zadowolenie z tego sprzętu niż polepszają pracę tego urządzenia bo tak jak mówię, absolutnie na początku przed tymi aktualizacjami nie miałem żadnego problemu ani z synchronizacją, ani z opakowaniem, ani samym smartbandem nie wiem po co te aktualizacje bo nie znalazłem informacji co one dodają Podobno usprawniają pracę, ale jak widać troszeczkę ją pogorszyły. I tak jak mówiłem, nasze oprogramowanie na smartfonie potrzebuje absolutnie potrzebuje włączonego GPS-a. Nie wiem po co przy synchronizacji, w ogóle przy wejściu do oprogramowania wyświetla się komunikat, że włącz GPS-a, bo inaczej nie uruchomię Ci programu. I trzeba go włączyć, żeby móc uruchomić aplikację do synchronizacji naszego smartbanda. Reasumując, moi drodzy, z tego długiego mojego monologu a propos długiego mojego testu tego smartbanda ponad dwumiesięcznego mogę powiedzieć tak, co powiedziałem w trakcie. Jeżeli ktoś jest początkującym sportowcem i szuka jakiegoś gadżetu, żeby zacząć monitorować swoją aktywność, yy, Biegać, pływać, skakać, chociaż to się najbardziej chyba do biegania i chodzenia przydaje, to zdecydowanie dojde do spalania kalorii, czyli gdzieś na siłkę, siłkę. To zdecydowanie myślę, że może przemyśleć przemyśleć zakup tego urządzenia, czykolwiek mojej rekomendacji to urządzenie nie dostanie ani żadnego wyróżnienia z powodu tych minusów, które nałapało podczas mojego długiego testu i o których mówiłem właśnie. Przed chwilą. Ode mnie to tyle, moi drodzy. Dzięki serdeczne za oglądanie tego testu, recenzji i prezentacji My Chronos Zeffit 4, czy jak to tam się czyta, w każdym razie. No, to tak by na dzisiaj wyglądało. Dzięki za oglądanie. Jeżeli się ta recenzja, teścik podobał, kciuki w górę, jak zwykle, pod filmem poproszę. I jak zwykle, nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Dzięki, pozdrawiam. To już dziękowałem. No to pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło, wideoblog